Lądowaliśmy na plażach. Na plażach, tam gdzie myśmy lądowali, był po prostu zbudowany port. Bo Anglicy sądzili, że zresztą słusznie, że porty zostaną przez Niemców porządnie obsadzone. I na plażach, na podejściu do plaży, zatopione zostały te uszkodzone w czasie inwazji statki. Tu już na płytkim tym akwenie. I pomiędzy tymi statkami były pomosty zbudowane. Także myśmy lądowali już na tych pomostach dość daleko od brzegu. Trudno mi dzisiaj mówić, jak daleko, ale tak jak widzę to jeszcze, to było dość spory kawałek od lodu, od brzegu. Czołgi już wjeżdżały na te pomosty. To gnało na brzeg. I tam, stamtąd dywizja ruszyła w pierwszy bój w kierunku na Falaise-Chambois. Ja w bitwie udziału nie brałem. Ale no, później opowiadali mi ci, którzy byli tam. Bo od nas była wydzielona tak zwana czołówka naprawcza. I ona znajdowała się cały czas w rzucie znaczy w rzucie wojującym. Miała za zadanie usuwanie tych uszkodzeń, takich, które mogli usunąć na miejscu. No i klasyfikacja sprzętu albo do remontów w kompanii warsztatowej, albo w warsztatach armii. Albo złom. I tam od nas z elektryków był przydzielony w tej pierwszej bitwie brał udział, to znaczy obok tych wojujących jednostek Jurkowski. Elektryk. I na drugi dzień na zbiórce porannej, w raporcie porannym zemdlał. No i major Kaszubowski, dowódca kompanii, już go zrezygnował z jego udziału w tej czołówce i mnie przydzielono wtedy do czołówki naprawczej. I z tą czołówką zakończyłem wojnę w Niemczech.